Siemaneczku, witam was w 23 odcinku Say Gothic edycji, a rozszerzona. Wczytujemy naszego save'a, chociaż nawet nie widać tutaj miniaturki, ale wczytujemy. No i w tym odcinku, tak jak już wspomniałem, będzie klasztor zmiennokształtnych. Później mam nadzieję, że uda nam się dokończyć zadanie nieznajomy, a później pomyślimy co dalej w sumie. Na pewno jeszcze jest dużo rzeczy naprawdę do zrobienia, więc to nie będzie tak, że nie będziemy tutaj nic robić w tym pierwszym rozdziale. O, i bajera się pojawiła z powrotem, więc dobrze. Tylko mam niesamowitego laga, ale okej. No i tutaj, kurde, już sprawdzone sposoby, żeby wskoczyć. Jednakże, no, nie zawsze udaje się za pierwszym razem, no to tak jak w życiu. Nie zawsze nam się coś właśnie udaje za pierwszym razem. Ale trzeba próbować i jak sami widzicie, z tych prób może coś być. Naprawdę może coś być. Jesteśmy już tutaj w środku, więc stworzę sobie save'a. Gdzieś takiego odrębnego. Mamy tutaj zapis właśnie w klasztorze zmiennokształtnych. Znaczy tam w wieży mgieł mieliśmy. W sumie. Co ja te śpitole. No i tutaj mamy zębacze. Stado zębaczy, więc na pewno będzie trochę doświadczenia, więc okej. 130 doświadczenia za jednego zębacza. No tutaj pewnie jest jakiś większy osobnik w stadzie. Lecą na mnie dwa zębacze, okej. No z dwoma może być ciężej, wiadomo jak to jest, ale dla chcącego nic trudnego. Trzeba wierzyć w swoje umiejętności. No więc czekamy na atak. No kolecia, a mnie dźgnął. Dobra, jeden załatwiony teraz. Z drugim nie będzie już takich problemów. No z dwoma jest ciężej, wiadomo. Taktyka nieco się zmienia. Znaczy w sumie to i tak trzeba się cofnąć, kurde, i to przede wszystkim wystarczy. Ja sobie ściszę troszkę gotika na słuchawkach, ponieważ jest nieco za głośny i tutaj mamy kolejne zębacze, wiadomo. O cholera. Trzy. No trzy zębacze, no to na trzy zębacze nie jestem gotowy. Na dwa, no to jeszcze może. O jest, leci jeden, więc na jednego, no to jestem jak najbardziej przygotowany. Więc jakoś stoczymy z nich pojedynek. No i myślę, że wygrywamy, no. To jest pewne. Dobra. Zostały nam trzy do rozwałki. No ale tutaj gdzieś jest chyba większy osobnik. To jest chyba tamten. A więc dobra, najpierw wybiję sobie te standardowe, a później, kurde, weźmiemy się za tego bossa, ponieważ tutaj też jest boss. Jeszcze Trolla nie zgładziłem, ale to na Trolla przyjdzie czas, naprawdę, no. Troll jednak jest ciężkim przeciwnikiem, ten Troll z kanionu. Byśmy musieli chyba użyć właśnie na niego tego zwoju zmniejszenia. Ale to też ja nie jestem z tych graczy, którzy właśnie stosują takie metody, wolę kurde się potrudzić i zabić go. A, kurde, jak mi zjadną. Tam jest ten lepszy, tak? Olbrzymi zębacz, widzicie? To jest tak. To jest on. Więc, no, przed nim lepiej sobie zapisać. Z racji tego, w ogóle mi znikły całkowicie te miniaturki z zapisów. Nie wiem czemu. A no właśnie, i tutaj wypijemy sobie na pewno miksturkę siły, na pewno sobie jeszcze łukniemy wywar potęgi. Mamy 97 siły, więc no powinno pójść łatwiej. Nie jest tak źle. Wiecie co, jeszcze zostało nam troszkę. No mamy w użytku te miksturki, więc wiecie co? Teraz udam się na Trolla, ponieważ po drugiej stronie tutaj mamy Trolla do zabicia, więc udam się i póki jeszcze mam tą moc, kurde, teraz właśnie, dlatego myślę, że rozwalimy sobie Trolla.
Więc okej, wspinamy się standardowo. No tutaj jest... Nie jest za kolorowo, wam powiem. A szczerze, tutaj mamy też kolumnę, którą możemy... Nie mamy tej kolumny, której możemy przewrócić. Cholera. No ale co, ryzykujemy? Czy sobie zapiszemy i dopiero wtedy skoczymy? No to jest chyba dobra opcja. Ale jest, jakoś się udało. 2 minuty mi zostały na walkę z trollem. Mam nadzieję, że jakoś nam się uda zgładzić trolla. Chociaż jak widać, nie jest to najłatwiejszy pojedynek. To jest olbrzymie pytanie. Ale jakoś sobie pojedziemy. Wyjątko to, że zadaje mu jakieś obrażenia. Bo chyba tutaj jest zmieniony dźwięk. Przynajmniej nie przypominam sobie takiego dźwięku. Właśnie, w Gothicu standardowym. A, jakoś się udało. Wiecie co, tutaj jeszcze mamy tą skrzyneczkę do właśnie zabierania, ale jeszcze na dole jest... Na nas czeka jeden stwór. Cieniostwór dokładnie. A więc uderzamy po prostu prosto w niego. Na cieniostwoja, bo z cieniostwojem, no to sami widzieliście, nie było tak kolorowo już. A, mamy 4 zębacze, okej. Mamy teraz siły mnóstwo, więc... Więc teraz nie będzie tak ciężko. Nie no, będzie ciężko oczywiście, ale... Nie na tyle, żebyśmy sobie nie pojadzili. 40 sekund. 40 sekund to jest, kurde, bardzo niewiele czasu. On jest na końcu drogi. Chyba. Jest, jest, kurde, na końcu drogi, dobra. Szybko miksturyka, setka. Szybki save. I kurde, lecimy na niego. A cienia stworzę. 20 sekund mamy na to, żeby cię zniszczyć. Daliśmy radę, więc okej. Okay. To mi się podoba. Okej, okej, okej. Mamy tutaj jakiś napój, mamy tutaj drzwi. Kurde, który potrzebuje klucza, a tamtego klucza nie wziąłem. Nie wiem dlaczego, ale nie wziąłem. Po prostu. Kicha. Zawaliłem sprawę. Dobra, mamy tutaj jeszcze psiankę. Kocianka jest, kurde, mamy kocianka. Czyli stworzymy sobie jeszcze, kurde, miksturkę siły. Więc siły będziemy jeszcze mieli ponad. Ponad to, co teraz. Oczywiście zgładziłem sporo tutaj tych zębaczy, więc sobie pozbieramy te kły, pazury. I lecimy dalej. Gdzie tutaj jeszcze warto pójść? Gdzie tutaj warto pójść? Na pewno zajrzymy do tej wieży tutaj. Ponieważ tutaj w tej wieży na pewno też coś może być. Mamy drabinę, więc to już jest coś. Włączę sobie kapsluka, żeby po prostu pójść tędy i zobaczyć, co jest na tej górze. A nie, nie ma kompletnie nic, ale kurde, tędy można dostać się chyba na samą górę. Naprawdę. Więc, no nieźle. Znalazłem, kurde, chyba nowe wejście tam na górę. Dobra, wiecie co? Wejście wejściem, ale ja tutaj muszę zajrzeć do tej wieży. Zobaczyć, co tutaj, czego możemy się tutaj spodziewać. I fajnie jakby by było, jakby miniaturki nam się pojawiły. Nie wiem, może usunę DX11 na chwilkę. Później, jak, nie wiem, poza nagrywaniem, zobaczę, czy by to naprawiło problem właśnie z tymi miniaturkami. I tutaj chyba księgę jakąś znajdziemy. Księgę znajdziemy? Nie wiem, nie jestem pewny. Ale jakbym znalazł do życia, do many, no to bym był szczęśliwy. Po prostu. No jeszcze tutaj, ale to... Nic tu nie ma. No, na okno też sobie możemy wejść, ale to z okna też raczej nic. Więc wchodzimy na górę po drabinie. Żeby zobaczyć, co się znajduje na samej górze. Być może jest tu jakiś wartościowy przedmiot. A jest, już coś właśnie widać. Jest tu przemiana jakaś.
Kolejna przemiana. Mamy tutaj jakieś książeczki, których nie możemy pozbierać. Mamy ławeczkę, na której możemy sobie spocząć, usiąść, odpocząć. Bezmienny, jak się czujesz? Dobrze. Dobra, więc lecimy dalej. Mamy tutaj jeszcze pochodnie, ale pochodni nie możemy niestety wcisnąć. Kurde, czasami jest tak, że czasami właśnie można coś takiego zrobić. Dobra, robimy save'a. Sprawdźmy te mikstureki. Czy jest jakaś miksturka TFA, czy tutaj kompletnie nie mamy? Nic nie mamy niestety, ale... Nie zawsze się trafiają takie miksturki TFA. Więc nie ma co zawsze oczekiwać tego, że trafimy właśnie takie miksturki w każdym miejscu, bo no, to jest jednak jednak ciężkie. I to by było bez sensu, jakbyśmy trafiali w każdym miejscu właśnie te miksturki, bo co to by była za gierka, jakbyśmy na każdym kroku właśnie... Widzicie? Bezimienny wisi. Spójrzcie tylko. Jestem kozakiem, teraz się będę podciągał. Tak jest, tak jest, tak jest. Nie damy rady? Nie, no damy radę. A więc wbijamy na górę. Fajny motyw tutaj był. No, kurde, w tym właśnie rzuciłem strzałą. Teraz właśnie to, no to jest, kurde, jednak nieźle. No to mi się podoba. To mi się podoba, dobra. Tutaj ta kolumna została usunięta całkowicie. A fajna była ta kolumna. Może mogliśmy ją przewrócić, wiecie? Być może gdzieś została też wykorzystana, nie wiem. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Ona po prostu była do odwrócenia. No ale tutaj musimy posiadać teraz akrobatykę, a więc to też właśnie jest coś w tym. Lewo, prawo. Okej, okay. Lewo, prawo tylko. Przemiana w kolejce szczura. Jakieś drobne przemiany. Ciekawe, czy ja mam przemianę tutaj w krwiopijce. Pokazałbym wam coś. Ale czy mam coś takiego? Przemiana w chrząszcza, okej, to szczuje, jaszczuje, wilka. Nie posiadamy tutaj przemiany w krwiopijce, więc ciężko. Ja tutaj pamiętam, że było gdzieś. Nie wiem, może tam w tamtej skrzyni, tam gdzie no, właśnie drzwi są zamknięte. A ja nie wziąłem, kurde, klucza. Być może tam się coś właśnie takiego znajduje. A tutaj nie ma nic. Nic tu nie mam. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nie ma nic tu nie mam. Kiedyś na serwerze tutaj w Gothiku, właśnie kiedyś grałem sobie multiplayer. Chyba w dwójkę nawet. Nie pamiętam już nawet. Ale na Zenie z jedynki i tędy tutaj po górkach sobie jakoś tam wskoczyłem, wleciałem. No to było... Nie było tam żadnych questów, nie było nic. Po prostu taka czysta gierka, żeby popykać sobie z kimś nieznajomym na jakimś serwerze. To były te takie pierwsze multiplayer w sumie. Dobra, gdzie ja teraz uderzam? Trzeba się zastanowić. Mniej więcej mam pomysł. Ale no, dobra. Lecimy. Jak jest pomysł, no to trzeba go zrealizować, wiadomo jak jest. Zawsze tak jest, że najpierw pomysł, później realizacja. Gdzie mnie nie było? Nie było mnie na pewno tutaj właśnie tam za obozem myśliwych, a właściwie za kawalerem na orkowej arenie, a więc tam się wybierzemy, żeby zgładzić kilka orków. Tam chyba dwóch orków jest do zabicia, więc no nie jest tego dużo. Jeszcze pewnie mamy miecha w koleje. O, do gorechanica jeszcze możemy uderzyć. Nauczymy się odporności. No to może odporność się na coś przyda. Na pociski, nie wiem. Na pociski czy mi się przyda, czy ktoś będzie we mnie strzelał. No, to zależy, ale raczej wątpię. Mimo wszystko warto się nauczyć. Szybsza droga jest na lewo tutaj, a ja mam tutaj jakieś niesamowite lagi. Czy dam na escape i się zmieni? Nie. Mamy 20 FPS, więc to nie jest w porządku. Wrzucą sobie tutaj... Siedzi na spokojnie. A ja muszę do Gorechanica uderzyć. Gorechanic, lepiej się w nic nie pakować. Typie. Czego miałeś mnie nauczyć? Właśnie, weź mnie naucz. Naucz mnie tego, obrażeń od tego i... O, wytrzymałość łucznika. I wytrzymałość łowcy smoków.
Tak jest. Nauczyliśmy się wszystkich umiejętności od niego, wszystkich możliwych naturalnie, a więc jestem zadowolony, jeszcze górnictwa, skradania i będziemy mieli wszystkie specjalne umiejętności, a więc będzie ok, wtedy. Dobra. Teraz uderzamy gdzieś indziej. Jeszcze dużo mam do zrobienia tak naprawdę. Więc trzeba będzie trochę pokombinować. Uderzymy do myśliwych. Może mamy kilka trofeum do oddania. Byśmy mogli się poddać pracy, ale to też kurde, nie wiem. Weźmiemy sobie tę drewno. Zobaczymy, czy ta ilość HP-ka, którą już teraz mam, obecnie posiadam, no to wystarczy w zupełności. Ale to nie od Oliviera, tylko od... Niektórzy nigdy się o, Jonasa, właśnie. Się i... Jonas. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. To jest. Ludzie zawsze gadają, no w sumie racja. Dobra, no tutaj mamy Stanleya, ale to Stanleya chyba nic. Nie chcemy. Póki co odciechamy drewno. Nie wiem, ile tych gałęzi mam pociąć, ale mam nadzieję, że HP-ka nam wystarczy. Zginąć nie zginiemy, ponieważ to tutaj jest. To by było bez sensu. Więc nasz bohater się troszkę zmęczy. Ale myślę, że wystarczyło tego życia. Jeszcze zaraz się upewnimy. Zostało nam tylko kilka pięćdziesiątek, a więc fajnie by było zainwestować w te mikstury, bo naprawdę krucho. Zobaczymy, co Stanley ma tutaj na sprzedaż. Ma 2000 białej krudy, masz skórę wilka. Skórę białego wilka, no to nie potrzebujemy takiej skóry. Niestety nie posiadasz żadnej miksturki na sprzedaż, więc no nie jestem zainteresowany kupnem od ciebie. Myśliwy, od Mila też można coś zobaczyć. Co ty tutaj masz? A co to są za skóry? Skóra wilka. Skóra wilka może nam się przydać, ponieważ możemy ją sprzedać do Alexa w zamian za byłki i doświadczenia, więc możemy sobie akurat na takie coś pozwolić, na taką wymianę. Aczkolwiek trzeba na sam początek znaleźć tutaj byłki moje kochane. Mamy 2000 ponad. Więc jesteśmy nawet w miarę bogaci, jak na pierwszym rozdział, trzeba przyznać. Pociąłem drewno i troszkę zysku też tutaj, trochę doświadczenia. 70 punktów, no 70 punktów niby nic takiego, ale 70 plus 70, no to już jest jednak trochę. Dobra, tak jak wspomniałem, tak zrobię. Najpierw udajemy się na właśnie tereny tutaj. Areny orków. Być może jeszcze mam tutaj do zabicia jakiegoś zębacza albo coś. Chociaż chyba wszystko wyciachałem. Chociaż nie wiem. Tutaj tych zębaczy nie ruszałem wszystkich. A no nie ruszałem, więc dobra, możemy sobie coś powalczyć. No chodź, zębaczu. Ładnie jest, poszło. Mamy trochę doświadczenia, więc spoko. Doświadczenie nie tylko... Co jest? Ktoś zginął. Kurde, chyba wiem kto. Ten pajac tutaj, kowal, kurde, zginął. Fuck, znajdmają, więc ja nie chcę go stracić. Co za beton? Przecież ja sobie poradziłem doskonale w walce z zębaczami. A właśnie, bo i tak tutaj miałem do oddania do Alexa te skóry, mięcho jakieś. Nie, nie mamy nic. Aha, dobra, no to dobrze. Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś we właściwe miejsce. A jeśli nie szukasz, no to nie trafiłeś we właściwe miejsce. Dobra, zeskoczymy sobie na lajcie, żeby troszkę przyspieszyć to. I wbijemy się w tą grupkę zębaczy, kurde, po prostu. Mam nadzieję, że beton tym razem się nie zabije, bo
to było słabe, naprawdę. O, tutaj. Dobra. Udało mi się zabić jakoś. Straciłem sporo HP-ka, ale to nie jest ważne. Ponieważ zawsze się możemy uzdrowić. Wiadomo jak to jest. No dobra. Czy my tutaj mamy coś do pozbierania? Takiego przydatnego. Zaraz sobie zobaczymy. Mamy psiankę. Psianka już może się przydać. Gorzki chleb. No gorzki chleb, no to tak średnio, wiadomo. Jest przydatny. Mamy tutaj jeszcze jakiś napój. Może stały właśnie. Czy nie stały? Nie stały. Kurde, szkoda. No i mamy tutaj skrzyneczkę, której nie jesteśmy w stanie otworzyć. Kicha. Tak czy inaczej, doświadczenia troszkę zdobyłem dzięki temu. Więc jest dobrze. A czy my tutaj jeszcze coś mamy? Tam były topielce, ale topielce już chyba zgładziłem wszystkie, a więc na topielce można się wylać. Tutaj można skoczyć na arenę. Tutaj później będziemy mogli przyprowadzić. No ze spoileru ja wam troszkę. Nie wiem, może ktoś właśnie grał, może ktoś nie grał. Ale właśnie tutaj będziemy koisto mogli przyprowadzić. A, to nie są zwiadowcy, to są żołnierze. Ale z żołnierzami też, jak widać, można sobie jakoś radzić. Nie jest najgorzej, nie ma tragedii. Dawać mi wszystko, co tutaj macie, kurde, skóry ci biki. I lecimy dalej. Wskoczę sobie tutaj, zobaczymy, może na górce coś pokminimy, może coś znajdziemy, jakiś przedmiot albo coś. Dobrze by było coś znaleźć, ale nie wiem, czy tutaj coś się zostało takiego właśnie umieszczonego. Zawsze istnieje jakaś szansa, że coś się znajdziemy. No to mamy słabą tryciznę, a tu na ziemi i chwilowo interesuje nas to, co tutaj na górze. A na górze, no po prostu nie ma nic. Tam mamy tych orków posiekanych. Dobra, zaskoczymy sobie. Okej. No, jakiś to pojek mamy. Dobra. Pojek tutaj gdzieś była słaba tyłcizna. Zbijamy wszystko naturalnie. Tutaj mamy jakiś jeszcze napój. Mamy grucho. To łamacz. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale coś takiego mamy. Tutaj mamy te statuę orków. Tutaj jakbyśmy mogli w sobie wskoczyć, no to mogłoby być ciekawie. Mogłyby też być jakieś przedmioty. W każdym razie... czekać chwilkę. Ponieważ ja tam widziałem skałkę, stąd, z dobrej perspektywy. Nie, myślałem, że tam jakiś szkieletor sobie leży. Jakby leżał szkieletor, no to faktycznie byśmy mogli tam podejść. A tutaj mamy taki jakiś grób jakby. Nie, nie możemy rozkopać, rozgrabić i zobaczyć, co jest w środku. A tutaj coś jest. Tutaj możemy sobie strzelić dwa razy. O kurde, mamy tutaj posąg. Być może czegoś się dowiemy. To jest siła plus 20? Co kiewa? Siła plus 20, naprawdę? No, spoko, spoko. A nie, miksturka siły. Ja pitole. To mikstura siły. Ja myślałem, że tutaj na stałe ta siła. Jakby było to na stałe, no to co innego, ja bym był mega ultra zadowolony, a jak to jest, kurde, tymczasowe, no to już mnie tak nie cieszy. Ale czego się też spodziewaliśmy, no kurde. Jakby nie patrzeć, no to by zepsuło balans, ponieważ każdy na samym początku gierki nie szedłby do starego obozu, jak każdy normalny człowiek.
tylko każdy by szedł właśnie na tereny tutaj orkowej areny po ten bonus, kurde, plus 20 siły, ponieważ to już byśmy mogli siekać na lajcie sobie właśnie szczerwojady jakieś, kretoszczury, wilki może nawet, jakaś broń nawet byśmy mogli założyć w końcu, więc no to by było jakieś takie, no wiecie, inne trochę. Nie mam chyba nic takiego tutaj, a szkoda. Gdzie teraz lecimy? Teraz sobie polecimy. Polecimy sobie teraz tam do pod nowy obóz. Tam do nadzorcy też. Jeszcze nam zostały tereny właśnie orków do zabicia, do zwiedzenia. Jeszcze troszkę rzeczy nam zostało tak naprawdę do zrobienia. No ale pomalutku, pomalutku tutaj coś właśnie robimy w tym kierunku. A więc okej. Tutaj chyba zwiedziłem całą okolicę w poszukiwaniu właśnie roślinek, więc wątpię, że coś znajdziemy, ale sobie wbijemy. Zobaczymy. Nie, nie ma nic. A więc okej. Dobra. Gdzie lecimy? Teraz gdzie lecimy? Trzeba sobie zadać pytanie. Kanion Teoli jeszcze nam został, to na pewno. Ale myślę, że w kanionie mam Teoli chyba sobie nie pojadę. Tutaj jeszcze sprawdzę, czy rozwaliłem te gobliny tutaj wszystkie. No i mamy ich skrzyneczkę, więc dobrze wiedzieć. Lewo. Lewo, lewo, prawo. 6 byłych rudy. Niezbyt wartościowo, zwłaszcza, że straciłem dużo więcej wytrychów dziś. Co znalazłem. Tutaj mamy gobliny jeszcze nie zabite, więc mi się podoba najbardziej. Jest! Kolejny poziom. O! Gobliny mnie otoczyły. Co jest? Bezimienny, złama się, nie ściągaj broni, tylko walcz. No, paskudne gobliny. O, 2 wytychy. Widzicie? Jednak się jakoś... Jakaś jest jednak sprawiedliwość. Dobra, dawaj jeszcze wytych, dawaj wytych. Same wytychy tutaj są praktycznie, więc to jest... To mi się podoba akurat, ponieważ no... Ja tam wolę wytychy niż jakieś 3 byłki rudy na przykład. Albo jakieś jagody. Bo z tych jagód, ani z tych, no nic nie ma jednak. A z tego jednak coś może być. Zawsze, więc dlatego wolę osobiście takie coś. Oto mamy jakąś skrzyneczkę, jeszcze mamy do zgładzenia. A jak mnie pacnął, skubany? To który my mamy poziom? 14. Od kawalerna można się nauczyć teraz skradania na spokojnie, na legalu. Żeby później ją się powiedzieć, że nauczyliśmy się czegoś właśnie w tym kierunku i tak dalej, i tak dalej. Prawo. Prawo, prawo. Prawo, 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 prawo. Nie no. 3 razy prawo, lewo. Kurde, wszystko jest źle. Co to jest za pieśń? Puchaj Alexa. Pieśń klawa. Siła plus 1, no to. Fest. No, siła plus 1, no to mi niewiele pomoże tak naprawdę, więc... Olać. No tutaj później dostaniemy właśnie takiego questa, żeby się tutaj wybrać, ale ja sobie to zebrałem z tego, że możemy sobie po prostu skubnąć i mieć to ze sobą już później. Dobra, gdzie mnie jeszcze nie grali? Tam jeszcze mnie nie było. Tam na pewno się pojawimy. A tutaj mamy tych rabusiów, znaczy nie rabusiów, ale tych właśnie gości od łowienia. Tutaj możemy sobie łowić. A tutaj mnie wysypało gdzieś tam dalej. Lewituje, ale ten efekt pod wodą jest naprawdę konkretny. Trzeba przyznać. Księgę powinniśmy znaleźć tutaj. Tu jest topielec jeszcze do zgładzenia. Yeah! Nie wiedziałem, kurde. Stara księga. Widzicie? Mamy starą księgę, więc jest fajna opcja. Później mamy... jeszcze tylko dwie przyjęli do znalezienia, więc to jest easy już w sumie, wszystko.
Gdzie jest to? Ta księga. No to nie tutaj. Żywność. Ale tamta. Tamta na przykład, kurde, mnie zastanawia ciągle to akurat. Ponieważ, no wiecie, ja znalazłem tamto, a jednak nic kompletnie nie dostałem. Chwila. Znaczy, znalazłem sobie, o czym ja pitole, bo się nie określiłem. W tej cytadeli tam znalazłem, kurde, sobie zbroję. I ta zbroja jednak nie jest moja, tak jakby. I to jest dziwne właśnie. Bardzo dziwne. Tutaj słyszę jakiegoś topielca. O jest, śmiga za nami, kurde, tutaj. Goń go. Złamas, ale szybciutko go ustrzeliliśmy, więc yeah, mamy to. Chwila, moment. Jeszcze tutaj trzeba się uzdrowić, ponieważ, kurde. Nie ma lekko. Nie ma lekko. Mam wodę. W wodzie nie mamy nic. Więc śmigamy sobie dalej, kurde, i mam nadzieję, że coś się znajdziemy jeszcze fajnego, takiego naprawdę fajnego. Spoko. Na tym zadaniu nieznajomym możemy naprawdę nakosić swoje doświadczenia. No trzeba latać po kolonii, wiadomo. Ale no. A ci co tutaj robią? Duchy, a ich widać w dzień. Bez sensu. Troszkę jest to zbugowane chyba. Być może mamy ich zabić. Nie wiem, nie mam pojęcia dokładnie. Tutaj będziemy mieli konsacze, kurde. Pamiętam, że z konsaczami sobie nie radziliśmy. Będziemy mieli też cieniostwoja, a więc chyba się łykniemy. Łykniemy te miksturki. Znaczy nie na konsacze. No konsacze akurat sobie pojadzę bez. Ale no tam cieniostwoje na przykład i tak dalej. I nadzorca szkielety, no to przyda się jednak. A miksturka. Kąski to kąski jednak. Easy. Kurde. Widzicie na jakim lajcie i spokoju to zabijanie tych właśnie konsaczy, no to jest. To jest pełen light. No właśnie. Tutaj trzeba zapisać. To już nie jest taki light. Miksturka potęgi, miksturka siły. Tam nic nie ma, dobra. Tutaj jest cieniosły natomiast. Tu jest prawie przy drzewie, o kurde. Nie tak jak chciałem. Ale mnie wysypało gdzieś na górę. Aha. Czy będzie to znowu taka mega długa walka z cieniosłojem? Nie może być, nie możemy na to pozwolić. Ja sobie ściągnąłem herbatki. No, niech się to wczyta. Elegancko, ładnie, pięknie. I spoko, trzeba lecieć. Na cieniosłoja. Tam konsacz jeszcze jest jeden. Do zgładzenia. Tutaj. Tutaj jakbym go namierzył, jakbym go tylko namierzył, to byłoby taka przewaga, że no dalibyśmy radę. Trzeba się będzie w miksturki zaopatrzyć. Ciężki pojedynek, ale zwycięski. To jest najważniejsze. Że zwycięski. Dobra, nie mam życia. Pozdrawiam, nie mam życia. Twardzeń. Mamy tutaj kilka przedmiotów jeszcze do pozbierania. To jest pewne. Tam mamy jakieś miejsce do zwiedzenia. No i tak będę musiał porobić sobie kilka dodatkowych miksturek, więc... potęgi właśnie siły tych tymczasowych, bo jednak no to co mamy teraz to chwilowo nam nie wystarczy w zupełności. Chwila, tam jest gorzki chleb, ok, zbieramy. Tutaj mamy górskie ziele, piekielnika, diagret mamy nawet.
No, no. Diaglet nie jest taki często spotykany. O, mamy też miksturkę, może TV-a? Nie, TV-a to nie jest. Niestety. O, tutaj mamy kryształ jakiś. Maksymalna mana. No i spoko. Dobra. Szczerwojad biały. No, mamy tą książkę już. Więc olać. Tutaj mamy skrzyneczkę jakąś. Tutaj nie mamy nic, a tam mamy skrzyneczkę, więc skrzyneczkę sobie weźmiemy, tylko otworzona nawet. Nie ma zbyt wielu wartościowych rzeczy, ale no przynajmniej coś mamy. Może jeszcze na Ogaja byśmy sobie skoczyli. 20 sekund mamy na to. Ponieważ z Ogajem, no to też nie wiem jak sobie radzimy. Z Ogajami. Trzeba przetestować. 10 sekund. No to... Aha! Bezimienny ty debilu! Dlaczego ściągnąłeś mi w najgorszym możliwym momencie broń? Jakbyś nie mógł wytrzymać sekundy dłużej, kurde. Sekundy! Nie mówię już tutaj o minucie. Sekundy, kurde. Minucie to może w grze. Dobra. Nie wiem. Tam mamy jeszcze... O, ognioczeń, kurde. Cholecia. Zauważyłem go z daleka już. A, ognioczeń się przede mną nie ukryje. Rzadka jaśnika. Jak najbardziej wartościowa. Z której możemy sobie stworzyć, kurde, właśnie miksturkę siły. Więc no to jest sztos. Jakby nie patrzeć. I otrzymamy tutaj jeszcze coś do wyzbierania, czy nie mamy nic, mamy kąska. Mamy kąska, więc kurde, kąska. Na lajcie. Ponieważ kąsek nie jest dla mnie żadnym przeciwnikiem. Tak. Teraz można wejść do tej krypty tutaj, ale nim to się jednak stanie, jeszcze tutaj podejdziemy, poszukamy, zobaczymy. Mamy górskie ziele. Tutaj będzie ogólnie spotkanie naszych przyjaciół i nas po prostu. Czyli wiecie, tam właśnie Diego. O kurde, tam jest golem, czy mi się wydaje? Mroczny golem. Mroczny golem? Tego jeszcze nie gajali. Tego jeszcze nie gajali. Ciężka sakiewka, dobra. No nie było mnie tutaj, więc... Więc kurde, nie wiem, czy coś się tutaj zmieniło ostatnimi czasy. A jak tutaj jakiś mroczny golem, no to jest zastanawiające. Dobra. Udajemy się teraz tutaj do krypty. Ale kostków masakrycznie dużo. A z kostkami jakoś sobie damy radę. Chodź. Kostką. Trzeba liczyć na krytyki. I trzeba mieć się właśnie otwartą przestrzeń jak tutaj teraz. Najgorsze jest to, że ja jestem sama. Szkieletów są tutaj, kurde. Swoja grupa jest jednak, mimo wszystko. Co, jakoś im spiedzielę, uzdrowię się i kurde pojedynek ponownie zastosujemy, bo nic innego mi tutaj nie pozostaje. Dobra, mamy setkę. I teraz tak, 50, 70 i już. Wypompowany jestem kompletnie kurde tymi stetami mikstury. Noju. Tam kilku się zwiesiło, więc okej. No ale tutaj i tak mamy do rozwałki dużo kostków jednak, mimo wszystko. Tak na raz, wiecie o co chodzi. Tam jest jeden, więc na jednego sobie polecę. Cholera, ledwo co uszedłem z życiem teraz.
Teraz musimy stosować inne metody leczenia. Mowa o tu właśnie uzdrowienie siódemeczka. Mowa o takim czymś. Jest full HP. Można sobie zasejwować. Można lecieć dalej na te kostki. Te kostki są już obite w tak masakrycznie, że nie powinno być teraz problemu z ich pokonaniem. No tych dwoją. Ładnie. Kolejne kostki, no. Dobra, ja tych broni nie warto zbijać. A tutaj jest jakiś jeden. Dobra, tam mamy dwa kostki, które się zablokowały, więc żeby na lejcie do tego podejść. Jeden jest zresztą tak ubity, że zaraz go powinniśmy pozbawić życia. Chociaż no... Ładnie, kurde, polecieliśmy z tematem na gębę. Choleja, mimo wszystko nie mam życia. Mimo wszystko nie mam w ogóle życia już. I nie mam mikstury, to jest najgorsze. Mamy setkę. Ostatnia setka. I tyle. Tyle co mamy. A tutaj mamy jeszcze nadzorcę. Jak my sobie jedziemy bez tego. Bez mikstury, ale to... łyknę sobie jakąś jedną miksturkę, chociaż potęgi albo właśnie siły. I styknie. No, bezi. Daj go w ciep. Co za knojek. Czy mnie śmiał zaatakować. Dobra, miksturka potęgi też leci. Wkurzyłeś mnie. Złama się. A jest! W końcu jakieś obejrzenia. Przy skale jesteś, więc kurde. Złama się powinieneś umierać. Bardzo szybko. No nic mu nie robimy. On się cofa, próbuje się cofać właściwie. Ale że mu się nie udaje. Jest, siła. Talizman orków musimy wziąć teraz. Lewo. Lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo. Kurde, jak ja się męczę teraz ostatnimi czasy z tymi... z otwarciem tych skrzynek. To jest dziwne właśnie. Lewo. Lewo. Lewo, lewo, prawo. To jest ten sam kod. A ja tutaj kombinuję na wszelkie możliwe. No i tutaj otworzone jest. Nie bierzemy tylko kamienia ogniskującego. I dobra. Więc. Już tutaj. Powoli możemy wracać sobie do obozu. Do nowego obozu, właściwie. Tędy, tutaj tą dyszką. Co mi jeszcze zostało do zdobycia, do zrobienia? Na pewno musimy sobie utworzyć kilka mikstury. Miksturykę siły na pewno już sobie będziemy mogli utworzyć kolejną. Więc to jest spoko opcja. Tam mam golema, więc sobie zapiszę. Ile ja już tutaj nagrywam, to też by trzeba było się troszkę obeznać. Dobra. No jest już troszkę czasu, więc niebawem pewnie będziemy kończyli. No czy golem, no to jest podobny na obrażenia od wszystkiego, więc akurat nie było z nim najmniejszego problemu.
żeby go zgładzić. Dobra, tył z kanionu jeszcze mi zostanie. To wiadomo, ciężki orzech do zgryzienia. Czy tutaj jeszcze? Tutaj jeszcze na pewno spotkam... A, tam na górze jeszcze, kurde, kostki są. No tak, dopiero sobie przypomniałem. Więc na te kostki też polecimy teraz. Chodźcie, chodźcie, zobaczcie. O, jak lecą! Chodźcie tutaj, namiecik. A, chodź, chodź. Zaboś. Ładnie! Co to kurwa było? Znaczy... Co jest za wyrażenie, ale kurde... Tamten zębacz był niewidzialny! Co tu się odjebało teraz, kurde? Ja się pytam. No to jest dziwna sytuacja. Naprawdę dziwna. W chuj dziwna. Kurde. Masakra jakaś. Nie byłem na takie coś przygotowany. W żadnym wypadku. Więc... Dlatego poniosłem porażkę. Dobra. Teraz bierzemy rewanż. Skóry ciebieki. Jeszcze tutaj telekineza i... A tam jest górskie ziele, o którym zapomniałem. A, ale to górskie ziele to kurde... Dość powszechna rośnika, jakby nie patrzeć. A, dobra, niech ta miksturka mi... się skończy. Po prostu. No, dobra. Robię save'a i tak mimo wszystko. Chodźcie tutaj zębole. Chodź tu gnoju. No, chodź. Jakimś fartem udało mi się tak zrobić, żeby nie ściągnął broni, więc to jest cud. Ale teraz poszło, kurde, po prostu po mistrzowsku. Rozpieprzyliśmy 4 zębacze, nie straciliśmy ani krzty HP. Więc no chyba mamy powody do dumy teraz. Byłka złota. Nieźle. Serafis tam jest też ogaj, więc kurde, tutaj sejwnąć trzeba. Ile tutaj jest roślin? Tutaj mamy, o, proszę, tam byłki, znaczy, złoto jest tutaj. No, jak będę potrafił tutaj wydobywać, no to na pewno tutaj przyjdziemy sobie, żeby wydobyć te, z tych byłki, nie wiem, byłek złota, złoto, oczywiście. Nie wiem, na jaką cholerę nam złoto, ale kurde, no można. Tutaj mamy coś. O! Jest przecież pierścień. Bym przeoczył. I jeszcze tutaj coś chyba widziałem, więc... Nie, no nie ma nic. Tam mamy tego. Tutaj też nie ma nic, więc okej. Gorzki chleb. Możemy sobie akurat pozbierać. I dobrze. Schodzimy stąd. Jeszcze pewnie będziemy mieli kilka tutaj właśnie roślinek, więc sobie pozbieramy. Ale już żadne nieprzyjemności z tej strony tutaj nas nie spotkają. Dragot. Same przyjemności właściwie, bo zbieramy roślinki, z których później utworzymy sobie nie lada dobre miksturki. Dobra. Górski mech. Najbardziej oczywiście cieszą mnie kurde miksturki TV-e, które no już tak właśnie nie tak łatwo znaleźć składniki, ale no, jak sami widzicie, znalazłem mi to całkiem swoje już. Stworzyliśmy sobie 2 miksturki siły, no i trzecia będzie w drodze teraz. Za niedługo właśnie stworzymy. Można zrobić sejwik. Teraz lecimy tam na górę, jak ujdę nam zabić właśnie. Mam już dość troszkę paplaniny. Stworków.
I co nam zostanie tutaj teraz? Co nam zostanie? Jakby nie patrzeć, chyba tereny orków nam zostaną same. I zatopiona wieża Xerdasa i kanion Teoli. Jakby nie patrzeć. No to te trzy rzeczy nam zostaną do ogarnięcia, więc no jednak da radę jakoś polecieć w tym temacie. Dobra. Lecimy do przodu cały czas. Nie zatrzymujemy się i kurde, no podskoczymy tam właśnie i zabijemy szkieletory. Będziemy spore doświadczenia, może 15 level uda nam się wbić, no byłoby elegancko. Ponieważ tego doświadczenia, no to już z tym doświadczeniem co jest ciężej, wiadomo. Jakbym pobił wszystkie postacie, no to kurde, jakiś nierealny poziom bym wbił. No ale tak czy inaczej trzeba się mocno postarać, żeby wbić taki jakiś konkretny level. No ja chwilowo 14, prawie 15, więc dupy nie urywa, aczkolwiek no jeszcze mamy sporo czasu, mamy jeszcze sporo do zrobienia, mamy miasto orków chociażby samo, no to tam myślę, że na terenie orków z 3 poziomy wbijemy. A jakoś do tych terenów orków właśnie jeszcze jakiś poziom wbijemy na pewno. Ponieważ tutaj mamy też szkieletory. A później jeszcze będziemy mieli... co jeszcze później będziemy mieli? No kurde, właśnie też dokończymy sobie zadanie. Nieznajomym, więc tam też trochę expa wpadnie. Ile tu jest kostków? 3 kostki, 4. 5. Dobra, jakoś się udało rozwalić jednego na start, no to jest dobrze. Aż się zawiesił, ale się odwiesił. Cholajcie, no. Nie ma lekko. Co za gnoje? Wow. Świnie, dobra. Choleja, to wzięła. Trzeba gdzieś uciekać. Uciekniemy sobie na górę. Uzdrowimy się i zaraz tutaj wpadniemy. Mam miksturkę. Nawet 2. Więc możemy użyć. Dobra. Nie możemy pozwolić się obiec właśnie, bo to jest kicha wtedy. Najgorsze jest to, że te szkielety nie mają prawie życia już. A i tak nam zabijają tyle samo życia właśnie, co jakby mieli full HP. Jeden strzał i po mnie. Jest. Kurde. Po takim męczeniach udało się. Tutaj możemy się pomodlić do Belioja, ale to nie. Tam mamy wytych jakiś, tutaj mamy patelnię. Kończymy odcina zaraz, już. Tylko jeszcze tutaj zobaczymy, poszukamy, może coś się znajdziemy, jakiś przedmiot. Coś, co mogłoby się mi przydać tutaj. Ale... no, cudów się nie spodziewam, więc chyba nic nie mam. Nawet życia nie mamy. I jest ciemno, więc to jest też słabo. Trzeba zeskoczyć. A, właśnie pomachać mieczykiem. Zeskakujemy też na dół. Też pomachamy mieczykiem i pójdziemy w kimę gdzieś. W najbliższym możliwym miejscu. Co bym w tym odcinku jeszcze chciał zrobić? Dokończyć właśnie zadanie nieznajomym. I to głównie tyle. Ale no to jednak...
Tylko tyle i aż tyle, jakby nie patrzeć. Dobrze, przykiwamy się do Jana. Odłóż tę cholerną broń! Odłóż tę cholerną broń. Dobra, wiecie co? Spójrz, spaliłem ognisko. Dobrze, że pomogłeś nam wrócić do tych... Boję się Barrowcream Friday. Dobra, jak leci? Aha. Rozpaliłeś ognisko, fajnie. Kurde, co to ma znaczyć wszystko? Dziwne to było. Dobra, a wiecie co? Gdzie ja się teraz udam? Do Kowalena się udamy, by nauczyć się skradania. W sensie tego, że mamy te punkty, no to trzeba korzystać z tych punktów, jak mamy. A później lecimy, no, do nieznajomego tego. Trzeba kurde właśnie wykonać questa. Choć nie będzie łatwe to takie. Z racji tego, że nie mamy ani jednej miksturki. Chyba, że jeszcze wybierzemy się tutaj gdzieś po miksturkę. No a w następnym odcinku, tak jak już wam wspominam, no to jednak będziemy kurde robili, czy zajmowali się czymś innym, kurde już. Skoczymy sobie na teren Oracle, więc będzie co innego, coś nowego. No, weźmy naucz skradania. Chciał i słusznie. I słusznie. Ja, za łuk musimy bulić 20 punktów, więc no, jednak za łuk spoją. Trzeba wybulić. No, dobra. Jakiś level konkretny jest nawet spoko. Co jest, bardziej wątpię, że uda nam się wbić tutaj wszystkie umiejętności. Ponieważ jest to ciężkie do zrealizowania. Ale zobaczymy. Być może jakoś się uda. Dobra, a co, gdzie teraz uderzamy? Bym sobie stworzył miksturkę. Siły, ale to niebawem. Dobra, wiecie co, ja tutaj zapiszę. Zobaczę, ile mi miejsca zostało. Jak zostało tyle miejsca, ile powinno, no to dokończymy odcinek, a więc do usłyszenia za chwilkę, za momencik. Dobra, miejsca jeszcze troszkę zostało, akurat 50 giga w sumie, więc no jest nawet miejsca sporo jeszcze, więc myślę, że dokończymy sobie ten odcinek tak jak chcę, czyli zrobimy wszystko oprócz właśnie terenów orków. Za te tereny orków weźmiemy się dopiero w następnym odcinku, aczkolwiek w tym jeszcze dokończymy sobie wszystko, co tutaj zamierzam. Co musimy zrobić? Musimy te ognioczenie, miksturkę sobie stworzyć, jakieś miksturki. No kilka miksturek też na pewno kupię od tamtego typka, właśnie od Toreza. Być może ma na sprzedaż jakieś miksturki, więc z chęcią bym od niego odkupił. No ale trzeba najpierw utrzeć nasiona z ogniocienia, żeby... No żeby było po prostu coś. Na brzytwy też trzeba się przygotować odpowiednio. Dobra, dwa nasiona trzeba utrzeć. Utrzyj nasiona. Raz, dwa. Dobra, okej. Okay. 2, 2. 7 człowiek. Nie no, dobra, wiecie co? Teraz śmigamy z powrotem do starego obozu, a tutaj za momencik wracamy i lecimy do wieży mgieł z powrotem. No tam na plaży się znajduje właśnie piąta księga. Kurde, no oczywiście w samej wieży, oczywiście już ostatnia zadanko będzie wykonane, więc no będzie spoko. 15 poziom będziemy mieli już, więc kurde jest, będzie spoko. No jeszcze na pewno troszkę w kopalni z tej wbijemy, ale to już jak po dołączeniu do gildii, więc to się nie liczy. Chwila. A co ja mam tutaj zrobić teraz? Co ja miałem tutaj zrobić? A, skoczyć, kurde, skleroza. 20 FPS orów, to nie jest dużo. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To jest masakrycznie mało. Jak na ten sprzęt. Wyjadę. To jest... poszukuję magicznych.
lepiej się do tego nie mieszaj. I co ty mi możesz tutaj nic nie pakować. Dać? A mamy jeszcze bandaże przecież. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Ale dobra. To się już więcej nie powtórzy. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Dobra, daj mi te miksturki. To tyle. Co chcę. Drogo sobie liczyć ogólnie. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Za to wszystko. Pewnie, ale nie chciałbym być w jego skórze. O, 280. Kurde, ile ja mam tych kłów i w ogóle. Gdybym komuś sprzedać, no to on byłoby ekstra. A byłek mamy co jest więcej, jak nie wiedziałeś, żeby to się kiedyś zrobił. Ponad 3000 już. Przecież, no to jest mega. Tutaj się pomodlimy, damy setkę. Zobaczymy może. Aj! Co jest? Maksymalna mana plus 1? Naprawdę? Czyli dostajemy od Inosa tutaj jakieś bonusy, premie. Mega, mega sprawa. Od razu wiedziałem. Więc na pewno to też będziemy wykorzystywali. Musisz uważać na to, co... Hej, ty! Nie masz... Tak długo jak mnie to nie... Myślałem, że to się... No, bez i... No... Zapewne masz rację w dzisiejszych czasach. Mądra decyzja. Okej. Okay. Miksturki specjalne, miksturki... Ale nie chciałbym być w jego skórze. Jak to nie mam składników? Co nie mam składników? Przecież mam tyle składników. Trzy te mamy. Kocianki. Przecież... Gdzie są kocianki? Musisz uważać na to, co mówisz przy opcji. Szynka, mleko. Sianka to nie, ale kobra ziela. Jeśli myślisz, to nie. Że... Gdzie jest kocianka? Szukam kocianki. Są glony. Kocianka jedna, jakim cudem? Hej, ty! Kicha. Lepiej się w nic nie pakować. No dobra. A więc co, udajemy się do tej wieży mgieł teraz. Nie powinieneś wierzyć we w takim wszystko. Wypadku. Co tam jest? Mam już dość tej paplaniny. Znam się odpierdziela, jakiś ogień. Tak długo jak mnie. Kusia. Wszystko co ja używam chyba. Dziwnie to wygląda. Dobra. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Takie sprawy. Załatwiało się inaczej. No, dopiero teraz strzeliłem, że mamy jakieś bonusy od Inosa. No ale te statyki, te podstawowe atrybuty będziemy mieli na pewno ponad 100. To możecie być pewni. Nie mam składników, kurde, więc poszedłem tutaj na majonę. I tak mam bandaże, więc bandażami możemy się leczyć. Tak czy inaczej, więc okej. Do poziomu brakuje już niewiele, więc ten poziom to jest tylko kwestia czasu. Ciekawe, czy na literze H mamy tutaj automatycznie właśnie te bandaże ustawione. Dobra. Wieża mgieł. Już niebawem. Już bliziutko. Już tuż, tuż. Też koniec odcinka jest już tuż, tuż. Ponieważ, kurde, ja już na takim zmęczeniu jest prawie pierwsza w nocy. Ja dalej nagrywam. Kurde, dla was ten materiał. Nagrywam po nocach, ale no, kurde. Jakby nie patrzeć, jesteśmy już w zapasie, więc okej. Okay. Mamy spory zapas tych odcinków, jakby nie patrzeć, ale... No przynajmniej sobie chcę dokończyć tą do wyboju gildii i wtedy sobie zrobię po prostu taką przerwę chwilową. Będę mógł, ponieważ mam miesiąc jakiś w zapasie już, więc to jest spoko. Tam gdzieś powinien być cieniostwo tutaj gdzieś do zwiedzenia, ale nie widzę nic. Kilka miksturek mogłem sobie stworzyć, to też nie pomyślałem. Jeszcze Tyola musimy zgładzić. O, jest tam, stara księga. Widzicie ją? Jest, kurde, widoczna z daleka już. A więc zbieramy. Kurde, gdzie to jest? Te fakty żywność, napoje to nie? Pisma. To jest to. Gdzie to jest? Na samym dole na pewno. Znalazłem miksturki twoją księgę. Mogłem sobie potworzyć jednak miksturki te chwilowe chociaż. Nie wiem czemu nie stworzyłem
Mam nadzieję, że gdzieś tam na terenach znajdę właśnie takie miejsce, gdzie będę mógł stworzyć. A jest takie miejsce w sumie. Więc nalajcie. Ponieważ jak już tam byłem, no to właśnie tam u tego alchemika byliśmy. U tego maga ognia właściwie. Więc nalajcie. 850 doświadczenia teraz w chwili dostaliśmy. No i tutaj ostatnia księga się znajduje naturalnie w wieży mgieł na samym szczycie, więc lecimy tutaj i po tą księgę, żeby jeszcze kurde tego doświadczenia troszkę dobić. I będzie już kolejny poziom. Mam nadzieję. 80 kilka tysięcy mamy doświadczenia. Tutaj mamy zwłoki, widzicie? Zwłoki sobie weźmiemy. Co tutaj on ma? Szósty. Przemiany w krwiopijce, oh yeah! Pokażę wam coś w następnym odcinku właśnie. A chwilowo musimy użyć księgi i... Chyba go znalazłem. W innym, lepszym świecie. O cholera! Kurde. Czemu one mnie nie biją, to ja nie wiem. Ale to dobrze. Ty złama się, nie przyzywaj. Jakimś fajetem chyba. Mam niesamowitego fajeta, jakby nie patrzeć. Skoro te szkielety nas nie atakują. Okej. Jeszcze pewnie będziemy mieli przyzwań mnóstwo. 5. Więc dyszkę mamy do przyzwania. Więc sobie przyzwiemy, ale gdzie jest ten? Tutaj. Szkielet mag. Jest tutaj. Dobrze. Dawaj mi to wszystko. Dawać mi tutaj przemianę. Za momencik. Chwila, moment. Lodowa fala, to możemy sobie ściągnąć. Przyzwanie szkieleta, no to musimy sobie wyciągnąć i potworzyć kilka tych kostków, żeby je zgładzić, żeby dostać doświadczenie po prostu za zabicie tych właśnie bestii. 9 many, więc nie możemy sobie już przyzwać, niestety. To jest nasz limit. Szkielet wojowny. I kolejny szkielet wojowny. Jakoś nam poszło. Uzdrowimy manę. Zaraz będzie kolejny poziom, więc to jest naprawdę spoko motyw. Teraz 3 przyzwania będziemy mogli zastosować, więc pójdzie to troszkę szybciej. Ogólnie 10 przyzwań, więc no trochę jednak je musimy przyzwać. Jeszcze jedno. Dobra. Kurde. Mamy armię kostków. Koleja. Siekam jednego kostka i... Jest kolejny level. 15 poziom mamy. A więc nie jest źle. A tam gdzie spierdzielał mi? Złamas. Jeszcze kilka przyzwań musimy zastosować. Zadanko zakończone, w końcu sukcesem. To jest spoko. Jeszcze jest pewne miejsce, gdzie chciałbym się wybrać, ale to już nie w tym odcinku. Nie w tym odcinku, ponieważ ten odcinek jest za długi. I tak w tym odcinku zrobiłem wystarczająco wiele. I jeszcze sobie potworzymy kilka mikstur, te właśnie tymczasowych. Jak no po tym odcinku, w następnym odcinku. W sumie. Tutaj jesteśmy spadek FPS-a już zaliczyłem, więc troszkę kicha. Dużo zrobiliśmy w tym odcinku. Dużo leveli zrobiliśmy, więc spoko.
razie ostatni tutaj. Dobra, jeszcze chyba trzy przyzwania mi zostały, więc nalajcie. Przyzwiemy, zakończymy. Będzie gites. Albo dwa? Może dwa. Dwa właśnie, więc dobrze. Nie jest tych kostków jakoś w nadmiarze, więc... Czemu tego używam właśnie? No, ponieważ ja tego nie traktuję jako baga. Jak już tam gdzieś wam wspomniałem. Ponieważ kurde to... Tych przyzwań mamy ograniczoną ilość. A jest to całkiem fajny sposób, jednak jak nie patrzeć na doświadczenie. A kurde, co jest bliżej do 16 levela, więc to jest... się zbliża. Z każdym zabitym potworkiem. Mega, mi się tam jak najbardziej podoba. To, wykonaliśmy sobie też kurde zadanie. Więc, okej. No a co ja wam chcę pokazać, no to kurde... chcę wam pokazać... pewnie, no kurde, coś wam fajnego pokażę, ale to w następnym odcinku. Póki co, dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie!